Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Małgorzata Bańczyk. Również jestem tutaj z Kościołem Mocy, aby powiedzieć swoje świadectwo o tym, jak spotkałam Jezusa. Od dziecka byłam osobą bardzo religijną. Wychowałam się w domu, w którym praktykowanie religii katolickiej było bardzo ważne i właściwie na jednym z pierwszym miejscu w naszej rodzinie. Jako młoda osoba zadawałam sobie pytania o tego Boga, o którym słyszałam tyle pięknych słów, ale tego nie doświadczałam w swoim życiu. Borykałam się z nieakceptacją siebie, z myślami samobójczymi. Na wiele rzeczy w moim życiu nie miałam zgody. Nie mogłam tego powiązać z religią, której mnie uczono i z Bogiem, o którym słyszałam w kościele. I tak spotykałam w tym czasie ludzi, którzy mi głosili żywego Jezusa. Spotkałam koleżankę z podstawówki, która mówiła mi, że spotkała żywego Jezusa. Później spotykałam innych ludzi z kościoła katolickiego, zielonoświątkowego, z różnych kościołów, którzy mówili mi, że spotkali żywego Jezusa. Zaczęłam wołać do Boga, że ja też tak chcę. Jezu, jeżeli jesteś żywy, tak jak mówią ci ludzie, to ja też chcę Ciebie doświadczyć. I pewnego razu ksiądz zaproponował mi wyjazd na rekolekcje oazowe. Pojechałam na te rekolekcje, też już z takim nastawieniem serca, że musi się coś wydarzyć, Boże, bo jeżeli nie, to ja po prostu kończę z tą religią. Nie wiem, czy będę chodziła do kościoła, bo to wszystko nie ma sensu. I słuchajcie, na tej oazie przyjmowałam Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wiedziałam, że to jest decyzja bardzo ważna, decyzja mojego życia. Oczekiwałam, że coś się stanie. I rzeczywiście, w tym momencie, kiedy przyjmowałam Jezusa jako Pana i Zbawiciela, kiedy ksiądz nałożył na mnie ręce, doświadczyłam niesamowitego szczęścia, niesamowitego przepływu ciepła przez całe moje ciało. Wiedziałam, że przyszedł Jezus do mojego życia. Otrzymałam nową świadomość. Kiedy wyszłam z tego kościoła, wiedziałam, że jestem nową osobą. Nie wiedziałam, co się stało. Byłam tak szczęśliwa. Od tamtego momentu nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, gdyż nikt mnie nie rozumiał z moich przyjaciół, nawet ksiądz nie rozumiał, co się ze mną stało. Wysyłał mnie do zakonu, ja nie chciałam do zakonu, chciałam mieć rodzinę, chciałam mieć męża. To trwało jakieś pół roku, kiedy w naszej parafii powstała wspólnota. Zaangażowałam się w tą wspólnotę i słuchajcie, w niedługim czasie gdzieś zgubiłam tego Jezusa, żywego Jezusa. Doświadczałam oczywiście Bożej opieki, miałam kontakt z Bogiem, rozmawiałam z Nim, bo wiedziałam, że jest żywy, ale wiedziałam, że coś jest nie tak. Mimo wszystko brnęłam dalej, brnęłam w religię, angażowałam się coraz bardziej, zaangażowałam się w rekolekcje, jeździłam systematycznie na rekolekcje. Modliłam się stawienniczo, doświadczałam uzdrowienia, widziałam wiele znaków i cudów, gdzie ludzie też byli uzdrawiani. I czas płynął, a ja czułam, że w moim sercu jest jakaś pustka i jakieś zagubienie. Nie wiedziałam, o co chodzi, dlaczego. Ja, będąc tak religijną osobą, tak angażując się, oddając Bogu życie, zgubiłam żywego Jezusa. Po latach spotkałam ludzi, którzy mi głosili pełną Ewangelię. Był to czas, kiedy bardzo zależało mi na tym, żeby poznać prawdę o moim życiu. Nie wiedziałam, jak mam na nowo wrócić do Jezusa, żywego Jezusa, którego zgubiłam. I kiedy usłyszałam pewnego człowieka, który głosił pełną Ewangelię,
poczułam w moim sercu, że to jest Jezus, którego kiedyś zgubiłam. Bardzo się bałam, ponieważ ten człowiek był poza Kościołem katolickim. Ja byłam związana bardzo mocno z Kościołem katolickim. Eucharystia była dla mnie na pierwszym miejscu, chociaż na początku pamiętam, że ciężko mi było chodzić na Eucharystię. Kiedy się na nowo narodziłam, wielkim ciężarem była dla mnie Eucharystia. Nie rozumiałam tego, dlaczego tak strasznie czuję się na Eucharystii, a kiedy idę do wspólnoty modlić się w Duchu Świętym, wtedy jestem szczęśliwa. Dzisiaj wiem, że Eucharystia to jest konkretna duchowe związanie, które trzyma ludzi z daleka od żywego Boga, chociaż wiem, że ludzie się bardzo szczerze modlą i doświadczają Jezusa, ale nie mogą w pełni doświadczyć, nie mogą w pełni iść za prawdą, ponieważ wiele rzeczy jest nieprawdziwych, pomieszanych, a Jezus przyszedł po to, żeby nas oddzielić od kłamstwa, żeby została w nas czysta prawda, jedynie prawda, którą jest sam Jezus Chrystus. Ja doświadczyłam tego w swoim życiu i wiem, że wielu katolików boi się odejść, nawet słuchać ludzi, którzy nie są katolikami. Ja byłam katoliczką, a teraz nie jestem katoliczką. Teraz jestem chrześcijanką narodzoną z Bożego Ducha i powiem wam, że dopiero teraz doświadczam w pełni Jezusa Chrystusa. Teraz jestem uwolniona od lęku i jestem uzdrowiona. Kiedy usłyszałam pełną Ewangelię, zostałam uzdrowiona z astmy, chociaż wcześniej w Kościele katolickim modliłam się o uzdrowienie z astmy, cały czas wierzyłam, że Jezus uzdrawia. I ta choroba odchodziła i wracała, odchodziła i wracała. Teraz od 4 lat moja choroba nie wróciła, jestem w pełni uzdrowiona i moje życie nabrało zupełnie innego wymiaru, o którym nie miałam pojęcia. Psychicznie zostałam uwolniona, emocjonalnie. Teraz wiem, że jestem w prawdziwej bliskości z Jezusem, czego mi brakowało bardzo w Kościele katolickim. Bardzo się z tym męczyłam. To narastało przez lata jak kula u nogi. Nie mogłam sobie poradzić z tym, że znam żywego Jezusa, a mimo wszystko jestem związana religią. Dziękuję Ci, Jezus, że Ty przyszedłeś i jesteś żywy. I teraz mówię do was, wszyscy, którzy jesteście, uważacie się za katolików, za protestantów, a nie znacie żywego Jezusa, otwórzcie swoje serca. Jezus odpowiada na waszą modlitwę. Kiedy zawołacie do Niego: Jezus, ja chcę Ciebie poznać, bo ja Ciebie nie znam, chodzę do kościoła, modlę się, ale Ciebie nie znam, to gwarantuję wam, że jeżeli szczerze powiecie Bogu, że chcecie Go poznać, to On dzisiaj wam odpowie. Amen. Alleluja.